Namaste, Radhe Radhe, mam na imię Kryszna Kirtan. Dzisiaj z okazji Gaura Purnimy chciałem porozmawiać o Ćajtanii Mahaprabhu, jego pojawieniu się i powodach, dla których się pojawił. Ćajtania Mahaprabhu pojawił się urodził się w 1486 roku według chrześcijańskiego kalendarza w zachodnim Bengalu i był jednym z wielkich wisznuickich nauczycieli Indii, mistykiem, założycielem szkoły zwanej jako wisznuizm bengalski czy Gaudija Wisznuizm. Samo słowo Gaudia pochodzi od bengalskiej nazwy Gaudadesha, taka była nazwa ówczesnego, taka ówczesna nazwa współczesnego Bengalu. W związku z tą, stąd pochodzi nazwa, że to jest odmiana wisznuizmu właśnie bengalskiego. Ponieważ mamy Gaura Purnimę, więc ja dzisiaj chciałem na temat pojawienia się Ćaitanii, jego nauk, powodów, dla których on się pojawił. Ta prezentacja, wykład bazuje na Ćaitania Ćaritamrycie, takiej klasycznej książce, która jest biografią Ćaitania, jednocześnie prezentuje w skondensowanej formie teologię i jego nauki, również te ezoteryczne, także bazując na tym, chcę zaprezentować powody pojawienia się Ćaitanii, aby móc bardziej zrozumieć to, jaki jest powód, jakie są jego nauki. Nazywa się to w tradycji Gauravani, czyli Gaura jest słowem, które określa Ćaitanię, oznacza złoty, ponieważ jego cera była opisywana jako złota, więc Gaura znaczy złota, a Vani znaczą nauki, więc Gauravani są to nauki Ćaitanii. Mamy dwa powody, w zasadzie cztery rodzaje powodów, dla których Ćaitania się pojawił. Są to powody zewnętrzne i wewnętrzne i dzielimy je na pierwszorzędne i drugorzędne. Zacznę od powodów zewnętrznych, pierwszorzędnych. Pierwszym tym powodem jest wspomniany tutaj w Bryhan-naradiya Puranie powód ustanowienia Yuga Dharmy, czyli procesu duchowego dla obecnego wieku, wieku Kali. Hinduizm dzieli czas świata na cztery jugi, Satya, Dwapara, Treta i Kali, i każda z nich trwa krócej od poprzedniej i ostatnia Kali, Juga Kali, charakteryzuje się hipokryzją, spadkiem, określana jest jako wiek kłótni i hipokryzji, charakteryzuje się z krótkim okresem, czasem życia człowieka, z upadkiem cywilizacji, moralności, siły i religijności. Aby odnowić religijność, w każdym z tych jug pojawiają się awatary, których zadaniem jest ustanowienie religii czy praktyk religijnych dla danego wieku. Pan Ćaitania czy Gaura pojawił się po to, aby wprowadzić jedyną możliwą metodę prowadzącą do duchowego wyzwolenia, czyli intonowanie świętych imion, i taki był jego powód zewnętrzny i pierwszorzędny. Pierwszorzędny zewnętrzny powód. Tą przyczynę może również, ten cel może również wypełniać jakakolwiek inna inkarnacja, ale za chwilę niekoniecznie akurat Gaura czy Ćaitania, ale to za chwilkę wyjaśnię, jak to działa. I na poparcie tego intonowania świętych imion mamy drugi werset z Kali Santarana Upanishad, który mówi, że Maha Mantra Hare Krishna jest jedynym środkiem przeciwdziałania złym efektom Kali Yugi. W związku z tym wszystkich wed wynika, że nie ma innego sposobu pokonania oceanu niewiedzy poza intonowaniem świętego imienia. We wszystkich tradycjach religijnych świata, również we wszystkich denominacjach hinduizmu, powtarzanie świętych imion, mantr, różnych bóstw, różnych imion jest powszechnie praktykowane i znane, także może nie będę o tym mówił w sensie ogólnym, natomiast Ćaitania uczył intonowania mantry Hare Krishna jako procesu duchowego rozwoju i powtarzanie tej mantry ma prowadzić do wyzwolenia, do oświecenia praktykującego. Natomiast to są powody zewnętrzne, to jest powód zewnętrzny i mamy jeszcze jeden powód zewnętrzny, drugorzędny. Mamy powód zewnętrzny, drugorzędny i jest to zadowolenie odpowiedź na wezwanie Advaita Ācārji, który wielbiąc Krysznę listkami tulacji nad brzegiem Gangesu przywoływał go w trosce, która w nim się pojawiła z powodu tego, że zauważył, że wszystkie symptomy wieku Kali zaczęły się manifestować. Spadek religijności, spadek inteligencji i spadek moralności. W związku z tym prosił, modlił się do Boga, do Pana, aby pojawił się po to, żeby pojawił się i ustanowił religię i przeciwdziałał efektom wieku Kali. Natomiast te wszystkie powody, tak jak wspomniałem wcześniej, są powodami zewnętrznymi i one nie opisują tak naprawdę tego, kim, czym jest Ćaitania i dlaczego pojawił się w wieku Kali. Jego głównym powodem tak naprawdę są te powody wewnętrzne, czyli te, które spełniają jego potrzeby, czy jego pragnienie, czy też jedynie te rzeczy, które on jest w stanie pokazać. Ponieważ te wcześniejsze mogą robić różne awatary, niekoniecznie sam Pan osobiście. Pierwszym powodem wewnętrznym, pierwszorzędnym jest pragnienie zrozumienia nastroju tego, co czuje Radharani w kontekście, w relacji z Kryszną. Radharani w hinduizmie, każdy aspekt, wymiar boski, każda osoba Boga, każde bóstwo posiada wymiar męski i żeński, nazywa się to androgynią i każde bóstwo ma swój odpowiednik męski i żeński. Bóg nie jest, tak jak w chrześcijaństwie, jedynie męski, jest jednocześnie męski i żeński. W związku z tym Kryszna jako reprezentacja męski, element absolutu, ma swojego odpowiednika w formie Radharani. W związku z tym w tym przypadku zawsze mówimy o Radzie i Krysznie, dlatego że oni są nieodłączni, to są jak dwie strony jednego medalu. Ponieważ Radharani jest elementem żeńskim, ona doświadcza pewnych rodzajów ekstaz i przyjemności, uczuć, emocji związanych z Kryszną. Tutaj w tym wersecie są wspomniane właśnie, że ona odczuwa pewnego rodzaju chwałę, jest to użyte słowo Mahima, posiada wspaniałe cechy Adbhuta Madurima i odczuwa pewnego rodzaju szczęście, które jest nazwane jako Saukiam. I ona czuje te emocje, tą czułość, tą słodycz w stosunku do Kryszny. W związku z tym Kryszna zawsze był zainspirowany, chętny temu, aby doświadczyć tych ekstaz, uczuć, emocji, stanów duchowego poruszenia, które doświadcza Radharani. I w tym celu właśnie tak, to jest właśnie ten powód wewnętrzny, pierwszorzędny, po to, aby on mógł doświadczyć w nastroju Radharani jako wielbiciel jej nastroju, jej uczuć i jej emocji. To jest ten powód wewnętrzny, pierwszorzędny. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, że Radha i Kryszna są jednym i w tym momencie dlatego pojawiły się, i są jednym i tym samym ontologicznie, filozoficznie, ale przyjęły dwa ciała. W ten sposób następuje wymiana, ponieważ jeżeli jest jeden element filozoficzny, jeżeli mamy absolut, to jest jeden element, w związku z tym wymiana pomiędzy tym absolutem nie jest możliwa. Tak jak można podać taki przykład, że cukier nie może sam siebie smakować. Musi być ten, który jest cukrem i ten, który doświadcza cukru. Ponieważ cukier nie może sam siebie smakować. W związku z tym przyjemność z tej relacji, aby była czerpana, muszą być dwie osoby. Dlatego absolut występuje w dwóch osobach. I Ćaitania pojawił się właśnie w formie Pan, czy Kryszna, czy Najwyższa Osoba Boga, Absolut, pojawił się w formie Ćajtanii Mahaprabhu jako połączenie Radhy i Kryszny, aby doświadczać tych właśnie przyjemności, których doświadcza Radha. Mój nauczyciel duchowy mówi, że To jest w ten sposób, że wewnątrz jest Kryszna, który jest objęty Radharani i ona jest na zewnątrz, a on jest w środku i w ten sposób tłumaczy jakby postać Ćaitani. I taka jest... I są jeszcze powody. Kolejnym powodem drugorzędnym jest to, aby udostępnić wszystkim dżiwom, żywym istotom, czyli nam, możliwość służby temu nastrojowi, który nazywa się Swabakti Shriyam, czyli służbę dla Radhy i Kryszny w określonej formie, w określony sposób. Można by powiedzieć, że jest to próba zaprezentowania pewnego rodzaju fragmentu nieba, traktując niebo metaforycznie w szerokim sensie, że niebo jest to świat duchowy, jest to to miejsce, gdzie możemy udać się po śmierci albo udać się ostatecznie, w którym następuje nirwana, czy szczęśliwe życie, takie wieczne, nie pozbawione wad tutejszego świata, czyli narodzin, chorób, starości i śmierci, tego, że to wszystko jest tymczasowe. I w tym wymiarze następuje, w tym wymiarze transcendentnym, duchowym, nazwanym niebem, występuje pewien aspekt tego wymiaru, który właśnie zaprezentował Ćaitania. Tym wymiarem jest możliwość relacji, wiecznej relacji z Kryszną, z Bogiem w pewien określony sposób, który nazywany jest Kryszna Premą, czyli miłością. Prema oznacza miłość, Kryszna jest imieniem absolutu, czyli Kryszna Prema, czyli jest to, można powiedzieć, miłość do Boga i ona jest zamanifestowana w taki sposób, jaki chce wielbiciel czy praktykujący. W Bhagavad Gicie mamy taki werset, w 4. rozdziale 11. werset, który mówi, że tym, którzy mi się podporządkowują, ja odwzajemniam się odpowiednio. Czyli według nastroju, jaki reprezentuje wielbiciel, takim nastroju odwzajemnia się Bóg. W związku z tym, aby móc odwzajemnić się, czy żeby móc wielbić Boga w jakiś określony sposób, ktoś musi powiedzieć, pokazać, że ten sposób relacji, ta forma posiadania relacji z Bogiem jest możliwa, ponieważ trudno byłoby zrobić to inaczej. Także to jest powód wewnętrzny, tak. I teraz mamy 5 rodzajów. To, co prezentuje Ćaitania, to jest, prezentuje pewien nastrój oddania, pewien nastrój premy, który określamy jako Vraja Premą, czyli premą z Vradży, czyli miłością z Vradży. Dlaczego? Ponieważ Vraja jest miejscem, w którym Kryszna dokonywał swoich dziecięcych rozrywek, zabaw, lil. Nazywa się to Kryszna Lila i zwłaszcza w specyficzny sposób mówimy tutaj o parakijabhawie, czyli o miłości pomiędzy dwoma kochankami, między dwoma ukochanymi, który właśnie ten rodzaj nastroju i emocji występował między Radą a Kryszną, właśnie we Vradży. Ten rodzaj doświadczenia, który odczuwa Radharani, z tej relacji nazywa się Unnata Ujjvala Rasa. I ten właśnie nastrój, ta forma, ten najwyższy rodzaj premy, specyficzny, jest określany właśnie jest prezentowany przez Ćaitanię. Można powiedzieć, że żeby osiągnąć to, należy posługiwać się wszystkimi naukami, które uczniowie Ćaitani prezentują w formie swoich książek czy swojej sukcesji nauczania. Oczywiście mam na myśli tutaj aczariów takich jak Rupa Goswami, Sanatana Goswami czy Jiva Goswami, czy Raghunatha specyficznie, czy również Kryszna Kawiradź Goswami, który jest autorem Ćaitanii Ćaritamrycie, na podstawie której właśnie jest ta prezentacja. Unnata Ujjvala Rasa jest niezwykłym, specyficznym nastrojem, który posiada Radharani i on nie może być doświadczany przez Krysznę jedynie w formie Ćajtani Mahaprabhu, ale nie może być rozprowadzany. W tym celu, czyli nie może być udzielany nikomu innemu, ponieważ ten stan duchowego doświadczenia jest zarezerwowany tylko dla boskiej pary, boskich osób, czyli dla samego Boga. Dlatego można by zadać pytanie, co tak naprawdę Chaitanya dał. On dał tą Unnata Ujjvala Rasę, ale i ona występuje w dwóch rodzajach. Jest zwana jako Kamatmika, czyli ta, której on doświadcza, i drugi rodzaj to jest Tat Bhava i Chatmika, czyli ta, która może być rozprowadzana, udzielana innym. Kamatmika jest tym nastrojem, który posiada Radharani, Lalita i Wyszaka, to są towarzyszki z Radharani, przyjaciółki, i inne pozostałe gopi, wszystkie najważniejsze, ich jest 8, i oczywiście wszystkie pozostałe gopi, których są tysiące. Radharani posiada 5 rodzajów. Te wszystkie gopi, towarzyszki Radharani dzielą się, możemy je podzielić na 5 rodzajów. Tutaj mam taką tabelkę. O, tak może. Mamy ich 5 rodzajów. Są to Saki, Nityasaki, Pranasaki, Priyasaki i Priyanarmasaki. Saki to są te, które są skierowane, ich nastrój, ich uwielbienie jest skierowane bardziej ku Krysznie. Nityasaki i Pranasaki to są te, które właśnie posiadają ten nastrój Tat Bhava i Chatmika, który jest skierowany i ich nastrój oddania jest skierowany obojgu, ale bardziej kierują się ku Radharani. I ostatnie Priyasaki i Priyanarmasaki to są te, które służą jednakowo i Radzie i Krysznie. Te, które są Nityasaki i Pranasaki, zwane są również Manjari i to jest właśnie nastrój tych Saki, zwanych jako Manjari, jest tym, co Chaitanya daje. Można powiedzieć też, że w tym wersecie, w tych naukach ta śloka wyjaśnia, ten werset wyjaśnia, że aby praktykować sadhanę, czyli praktykę, musi być najpierw określony obiekt. W tym przypadku można podać taki przykład, że jeżeli ktoś chce zdobyć pieniądze, to musi wiedzieć, że bo to jest jego celem, to może znaleźć pracę, może robić jakiś biznes, może też kraść. I w ten sposób może osiągnąć biznes, może osiągnąć pieniądze. Natomiast w podobny sposób w duchowym życiu pierwsza rzecz, która jest ważna, jest potrzebne to, że cel powinien być ustanowiony. Czyli ponieważ w inny sposób nie można go osiągnąć. Sposób, który ten cel jest określony tutaj przez Chaitanię, czyli Manjari Bhava, czyli nastrój, który posiadają te saki, które zwane są Manjari. I w ten sposób jest ustawiony cel, to się nazywa sadhya. I praktyka, która prowadzi do osiągnięcia tego celu, nazywa się sadhaną, czyli sadhana, czyli to jest metoda osiągnięcia danego celu. Chaitanja Ćaritamrycie, Kryszna Kawiradź Goswami prezentuje sadhię w pierwszych ślokach, zaraz po wprowadzeniu do Chaitanja Ćaritamrycie w Vadi Lili w pierwszym rozdziale, w rozdziale 4 wersecie. Także tą rzeczą, która powoduje, że jesteśmy w stanie, jesteśmy kwalifikowani, czy możemy praktykować sadhanę prowadzoną do osiągnięcia Manjari Bhawy i skupienia się na służbie Radharani, to nazwane również jest jako Radhadasyam. Ta kwalifikacja jest opisana w literaturze Goswamich, Rupy Goswamiego, Raghunatha Goswamiego. I tą cechą, która jest potrzebna, aby móc praktykować tą sadhanę, jest coś, co nazywa się w sanskrycie lobha i tłumaczone jest jako chciwość, czy pożądanie, czy pragnienie. Czyli silna chęć, silne pragnienie, które chcemy, mamy, aby osiągnąć daną rzecz. I to pragnienie możliwe jest do osiągnięcia jedynie poprzez słuchanie od Wisznuity wielbiciela praktyka, który posiada już to pragnienie. To pragnienie nie pojawi się poprzez wykonywanie religijnych czynności, poprzez czytanie filozoficznych książek, czy poprzez jakąś siastryczną logikę, tudzież filozoficzną debatę. Jedynie poprzez kontakt z wielbicielem, którego nazywamy Rasika wielbicielem, możemy zdobyć to pragnienie, które pozwala nam praktykować właśnie sadhanę prowadzącą do osiągnięcia celu, jakim jest służenie Radharani, czy doświadczanie tych stanów, które ona doświadcza. Jeszcze podsumowując na koniec, pokażę... Tutaj pokażę jeszcze te powody zewnętrzne i wewnętrzne, dla których Ćajtanja się pojawił, czyli powodem zewnętrznym jest jeszcze raz Yuga Dharma, czyli droga do wyzwolenia, sposób praktyki medytacji, religii dla współczesnego wieku. Drugorzędnym było pojawienie się, prośba Advaita Ācārji, aby pojawiła się inkarnacja, która ma przeciwdziałać efektom Kali Yugi, i powody wewnętrzne, czyli smakowanie pozycji Radharani, zrozumienie jej pozycji, jej emocji i doświadczenie ich, oraz umożliwienie z dżiwom doświadczenia tego nastroju Ujjvala Rasy Swabakti Shriyam, czyli własnego oddania, które posiada Radharani. Także tyle na temat Ćajtani, powodów jego pojawienia się, i życzę wszystkiego najlepszego. Jeśli się podobało, to proszę subskrybuj mój kanał, będzie więcej wideo w tym stylu, i Hariom Tatsadi, Jai Shri Radhe, wszystkiego najlepszego z okazji Gaura Purnimy i powodzenia w praktykach duchowych.